Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy wspaniałego orzechowca na biszkopcie. Jest to ciasto mocno orzechowe. Zapraszam na krótki filmik ze wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do biszkoptu potrzebuję 2 łyżki włoskich orzechów mielonych, natomiast do masy 3 szklanki mielonych orzechów włoskich. Tak więc na początek jest mielone. Przygotujemy teraz biszkopt. Do misy robota przelewamy 6 białek średniej wielkości, rozmiar L. Do tego szczypta soli ubijamy na najwyższych obrotach na sztywno. Następnie stopniowo wsypujemy cukier i miksujemy. Następnie żółtka, olej i miksujemy. Po wyłączeniu robota wsypujemy mąki z orzechami i dokładnie mieszamy. Ciasto pieczymy 30 do 35 minut, funkcja termoobiekt, temperatura 180 stopni. Do garnka wlewamy 1,5 szklanki mleka i zagotowujemy. Następnie do zagotowanego mleka wsypujemy 3 szklanki orzechów włoskich i mieszamy. Tak przygotowane orzechy odkładamy, aż całkowicie ostygną. Proszę, tak wygląda biszkopt. On się piek 25 minut, nie dłużej. Ja wyłączyłam temperaturę, włączyłam piekarnik, uchyliłam lekko drzwiczki, żeby on ostygnął. Lekko opadł. Ale jest biszkopt wysoki. Proszę, zobaczcie. Jest ładnie upieczony. No i teraz musimy go przeprawić na 2 równe połówki. Ładnie pachnie. Masa orzechowa będzie składała się z 1,5 kostki masła, ostudzonych orzechów. Proszę, zobaczcie, jak one wypiły mleko. Są suchutkie. Ja jeszcze troszkę schłodziłam w lodówce. I 1,5 szklanki cukru pudru. Do misy robota przekładamy masło oraz cukier puder. Ucieramy wszystko na puszystą masę. Następnie stopniowo dodajemy orzechy i dalej ucieramy. Polecam biszkopt nasączyć odrobiną słodkiej herbatki. Ponieważ biszkopt jest bardzo suchy, myślę, że ta herbatka w ogóle nie zaszkodzi. On będzie taki bardziej wilgotny. Jeżeli to ciasto jest tylko dla dorosłych, można nasączyć herbatką z wódką albo orzechówką. Nakładamy większą część masy i trochę zostawiamy. Tyle zostawiamy. Teraz kładziemy drugi biszkopt. O, tak ładnie. Ciasto nie jest aż takie wysokie, ale jest ładne. Lekko dociskamy. Biszkopt ponownie nasączamy herbatką. Następnie reszta masy. Wierzch ciasta posypujemy mielonymi orzechami. I teraz trafia do lodówki na kilka godzin. Bardzo dobrze się schodziło ciasto, tak więc możemy je pokroić. I tak wygląda ciasto mocno orzechowe. Jeszcze spróbujemy ciasta. Ono bardzo ładnie się kroi, proszę, zobaczcie. Ciasto jest bardzo smaczne i mocno orzechowe. Tych orzechów tu jest mnóstwo, tak więc podczas jedzenia je chrupiemy. Ja lubię jeść długo ciasto, delektować się tym smakiem, popijać kawkę. Tak więc ciasto jest dla smakoszy orzechów. Mocno, mocno orzechowe. Biszkopt można namoczyć na przykład orzechówką jeszcze, aby podkreślić smak i aby było ciasto bardziej wyraziste. Jednak u mnie dzieci jedzą ciasto, tak więc alkoholu nie dodawałam. Ciasto jest rewelacyjne. Polecam Państwu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.